wspólny finał Baltic Cup na koniec sezonu w Toruniu. Jak walka wewnątrz teamu wyglądała? Walki nie było wewnątrz teamu. Jechaliśmy każdy ze swojego pola i myślę, że każdy chciał dojechać jak najwyżej, tak? Zarówno ja chciałem być jak najwyżej, jak i Łukasz chciał być jak najwyżej, więc myślę, że tutaj wielkiej walki wewnątrz teamu nie ma i też nie stosowaliśmy jakiś tam ty wypchnij tego, ty przytrzymaj tego, każdy jechał po prostu, żeby jak najszybciej się da. No ja, co mi dodać, generalnie ja chciałem być jak najwyżej, Łukasz tak samo, nie tam nic nie ustalaliśmy, ani nie było jakiejś tam, nie ma u nas walki powiedzmy między teamem, tak, w teamie, uda się wygrać jednemu to super, uda się wygrać drugiemu też super, więc no, cieszymy się, że obaj byliśmy w finale. Jak oceniacie ten rok jako zespół, jak zaistnieliście w świecie tutaj rallycrossu na padoku w Toruniu, w Sączynie? No, myślę, że jako zespół to fajnie. Na pewno jest dobrze jechać z kimś w dwa auta, szczególnie z kimś, tak jak my się znamy, lubimy. Jest fajnie, jest fajna atmosfera, jest dużo śmiechu. Właśnie mieliśmy takie sobie krótkie podsumowanie. Naprawdę uważam, że to było 6 bardzo fajnych weekendów. Niezależnie, wiadomo, że jest niedosyt, tak? Jest niedosyt, bo mi niewiele zabrakło, Łukaszowi trochę więcej. Natomiast naprawdę było 6 wspaniałych weekendów, które spędziliśmy tutaj razem z Łukaszem, z mechanikami, z całym zespołem. Wiadomo, że udało nam się w jakiś sposób przygotować samochody, że generalnie byliśmy widoczni na torze, że te dwa auta były... No, ludzie mówili, że stacja kontroli, że jesteśmy widoczni. Też cieszy mnie to, że akurat z Łukaszem, bo we dwóch znamy się bardzo długo i całe towarzystwo nasze, rodziny i tak dalej, każdy tutaj nas wspierał, to było super. No, chcielibyśmy to kontynuować też, zobaczymy co na przyszły sezon, tak? Będziemy próbowali jakoś tam podopinać budżety, żeby wystartować, nie wiem jeszcze do końca jakim autem, w jakich klasach, ale no, będziemy próbować, żeby w przyszłym roku też być widocznym. Jako team. Mówisz o rodzinie, rallycross jest taką dyscypliną chyba, w której panuje rodzinna atmosfera. Tak, no w porównaniu do wszystkich innych dyscyplin, no to rallycross jest najbardziej taką atmosferą, ponieważ no jest to, można powiedzieć, duży jeden wielki piknik, tak, gdzie każdy może podejść, zobaczyć, podać sobie piątkę. Nie jest to rajd, gdzie jest strefa zamknięta, gdzie kibice nie mogą wchodzić, stoją przy drogach. Pod względem widowiskowości i tak naprawdę organizacji, można przyjść z dziećmi, naprawdę jest, rallycross jest numer jeden. Zresztą widać to, jak się rozwija na świecie. Dokładnie, no chyba światowe rundy pokazują, w którą stronę to idzie. Tutaj u nas znajomi przyjeżdżają, nie wiem, z Warszawy, jak tutaj do Torunia, czy tam do nas do Sumczyna. Fajnie to wygląda, przede wszystkim też widowiskowe jest jako sport i ludzie, którzy siedzą na trybunie, widzą praktycznie całą walkę samochodu, tak, z przeciwnikami. Też każdy zakręt idziemy na 110%. W rajdach wydaje mi się, że też jest ważna jakaś tam taktyka. Tutaj nie ma takiego odpuszczania, no i jeszcze dochodzi walka, tak, między zawodnikami, więc ludzie mają co oglądać. Promotor wywiązuje się dobrze ze swojej roli? Myślę, że jak najbardziej dają radę, byle przyszły sezon był lepszy, było więcej sportu, mniej polityki, bo trochę zaczyna w różnych klasach, bardziej zaczynają być jakieś podstępy dogadywania, trzeba walczyć na torze, żeby było sportowo. Dokładnie, no tak jak my walczymy, jesteśmy, znamy się długo, walczymy bez jakichś tam dogadów do różnych historii, tak? Nie chcemy ani podstępów, niczego takiego, więc też życzymy, żeby we wszystkich klasach i we wszystkich teamach i wszyscy zawodnicy mieli równie podobne podejście do naszego. Generalnie też zapraszamy wszystkich do kibicowania rallycrossowi, no i na przyszły sezon.